Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Mateusz Maślanka. Miło mi jest Państwa zaprosić na wykład dotyczący produktów LIDAR i produktów pochodnych. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOC. Projekt, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Progea Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzające niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. Wśród numerycznych modeli terenu generowanych na podstawie danych LIDAR wyróżniamy numeryczne modele wysokościowe terenu, powierzchni oraz różnicowe. Numeryczny model terenu stanowi uporządkowany zbiór punktów reprezentujących wysokości topograficzne powierzchni terenu wraz z algorytmami interpolacyjnymi pozwalającymi na odtworzenie tej powierzchni w dowolnym miejscu. Algorytm interpolacyjny pozwala na określenie wartości wysokości dowolnego punktu na podstawie jego współrzędnych płaskich. Numeryczne modele terenu, oprócz punktów wysokościowych, mogą zawierać również informacje geomorfologiczne. W modelu tym dane mogą być przechowywane w postaci tablicy. I dlatego z racji prostoty i łatwości realizacji model ten stosowany jest najczęściej. Wadą modelu jest brak możliwości wiernego odzwierciedlenia przebiegu linii strukturalnych powierzchni terenu, np. linii krawędziowych na skarpach. Drugi, stosowany model organizacji danych NMT oparty jest na nieregularnej siatce trójkątów, która tworzona jest na podstawie oryginalnych danych ALS bez jakiejkolwiek ich interpolacji. Sieć trójkątów tworzona jest zgodnie z ustalonymi kryteriami matematycznymi. W programach komputerowych model ten występuje pod nazwą TIN. Zaletą tego modelu jest możliwość uwzględnienia linii strukturalnych powierzchni, jeśli ich przebieg jest znany. Położenie linii strukturalnych powierzchni wprowadzane jest wtedy jako wymuszone połączenie w sieć trójkątów. Wadą modelu TIN jest skomplikowana w stosunku do modelu GRID struktura topologiczna, wymuszająca konieczność zapamiętania wielu dodatkowych informacji: lista trójkątów sąsiednich, numery węzłów i inne, a także należy zwrócić uwagę, że trójkątowanie dla zadanej chmury punktów prowadzi zawsze do utworzenia otoczki wypukłej. Modelem łączącym zalety omawianych powyżej dwóch podstawowych numerycznych modeli terenu jest model hybrydowy organizacji danych. Model ten ma strukturę warstwową, gdzie warstwę podstawową stanowi siatka kwadratów z wysokościami. Na kolejnych warstwach mogą być zapamiętane w postaci wektorowej linie strukturalne powierzchni czy też elementy nieregularne sieci TIN. Struktura modeli hybrydowych pozwala uwzględnić znacznie więcej różnorodnych informacji, jednak w przypadku zasilania numerycznym modelem terenu poprzez dane ALS wystarczające są wysokości na regularnej siatce oraz linie krawędziowe powierzchni. Poszczególne warstwy integrowane są ze sobą na etapie wizualizacji numerycznego modelu terenu czy generowania produktów pochodnych. Model hybrydowy organizacji danych występuje w zaawansowanych realizacjach komputerowych. Bezpośredni pomiar terenowy metodami geodezyjnymi jest sposobem bardzo dokładnym, ale tylko w punktach pomiarowych. Zagęszczenie punktów pomiarowych jest stosunkowo niewielkie, uwarunkowane geomorfologią terenu. Metoda ta stosowana jest do budowy lokalnych, precyzyjnych, numerycznych modeli terenu, na ogół do realizacji przedsięwzięć inżynierskich. Digitalizacja istniejących materiałów kartograficznych, której podlegają linie warstwicowe oraz inne elementy rzeźby terenu, zobrazowane na mapach topograficznych, jest to metoda stosunkowo tania, ale mało dokładna. Wykorzystując metodę pomiaru fotogrametrycznego stereomodelu utworzonego na podstawie zdjęć lotniczych, można utworzyć bardzo duże zagęszczenie powierzchni terenu punktami pomiarowymi. Pomiarowi na stereomodelu podlegają punkty rozproszone regularnie lub nieregularnie oraz wszelkie punkty charakterystyczne, np. na liniach nieciągłości. Pomiar może być realizowany w trybie ręcznym lub automatycznym z wykorzystaniem korelacji obrazu.
W przypadku pomiaru automatycznego możliwy jest dobór optymalnej w zależności od ukształtowania powierzchni wielkości siatki pomiarowej. Wysokości pomierzone w tym trybie wymagają na ogół filtracji. Dopasowanie obrazów jest kolejnym źródłem danych dla numerycznego modelu terenu. Polega na automatycznym znalezieniu wzajemnej odpowiedniości fragmentów dwóch obrazów cyfrowych. W praktyce ta odpowiedniość dotyczy nie tylko punktu, ale odpowiadających sobie na obu obrazach bardzo małych ich fragmentów, reprezentowanych najczęściej przez najbardziej źródłowe elementy obrazów, tak zwane prymitywy. Interferometria radarowa jest kolejnym źródłem danych wysokościowych. Metoda ta polega na obrazowaniu powierzchni terenu z wykorzystaniem radaru z pułapu lotniczego, a najczęściej satelitarnego. W wyniku odpowiedniego przetwarzania danych na podstawie przesunięcia fazowego wyznaczane są wysokości punktów. Wysokości te wymagają na ogół filtracji. Technologia INSAR stosowana jest do budowy modeli globalnych, obejmujących bardzo duże obszary. Technologia lotniczego skanowania laserowego stała się w ostatnich latach podstawowym źródłem danych dla numerycznego modelu terenu i niemal całkowicie wyeliminowała inne metody pomiarowe w zakresie budowy wysokorozdzielczych, precyzyjnych, numerycznych modeli terenu. Wynikiem skanowania laserowego jest chmura punktów o współrzędnych X, Y, H. Formalnie nieregularny zbiór punktów w przestrzeni trójwymiarowej. Podstawą budowy numerycznego modelu terenu jest sklasyfikowana chmura punktów ze skanowania laserowego, z którego wykorzystuje się zazwyczaj tylko klasę punktów leżących na gruncie. Alternatywnie, zamiast klasyfikacji, na potrzeby budowy numerycznego modelu terenu można przeprowadzić tzw. filtrację chmury punktów, która polega na wydzieleniu punktów będących odbiciami impulsu laserowego od powierzchni terenu i odrzuceniu pozostałych punktów z chmury. Proces klasyfikacji bądź filtracji chmury punktów realizowany jest na ogół automatycznie, a jego skuteczność zależy od zastosowanych algorytmów, ale przede wszystkim od kategorii terenu, jego ukształtowania i zagospodarowania. Niemal bez wyjątku, klasyfikacja nie jest jednak w 100% poprawna, a wygenerowany numeryczny model terenu na podstawie sklasyfikowanej chmury punktów wymaga na ogół dodatkowej edycji manualnej bądź edycję taką należy wykonać wcześniej na sklasyfikowanej chmurze punktów. Analityczne metody interpolacyjne stosowane podczas generowania numerycznego modelu terenu produkują mniej lub bardziej gładką, ciągłą powierzchnię. W rzeczywistości gładkie fragmenty powierzchni terenu poprzecinane są licznymi liniami strukturalnymi bądź tak zwanymi liniami nieciągłości powierzchni. Z matematycznego punktu widzenia jest to nieciągłość pochodnej, a na naturalnej powierzchni terenu są to wszelkiego rodzaju linie krawędziowe, na przykład na skarpach. Uwzględnienie tego typu elementów na etapie modelowania ma istotne znaczenie dla jakości numerycznego modelu terenu. Linie nieciągłości wprowadzane są bezpośrednio do numerycznego modelu terenu jako elementy wektorowe, stanowią również barierę dla metod interpolacyjnych, dzielą obszary opracowania na podobszary. W pewnych obszarach zastosowań linie krawędziowe są kluczowe, np. do analizy zagrożenia powodziowego. Niezbędna jest znajomość położenia linii krawędziowych wyznaczających obwałowania przeciwpowodziowe. Na podstawie punktów klasy Grant z otoczenia linii krawędziowej można wymodelować jej przebieg. Stosowane w tym celu metody można podzielić na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią metody bazujące na cyfrowym przetwarzaniu obrazów. W pierwszym kroku chmura punktów klasy Grant interpolowana jest na regularny raster o niewielkiej wartości boku siatki. Następnie poszczególnym wysokościom przypisywane są stopnie szerokości obrazu. Powstały w ten sposób obraz powierzchni terenu poddawany jest detekcji krawędzi z wykorzystaniem np. filtru Leplessa z zakresu cyfrowego przetwarzania obrazów. W ten sposób otrzymuje się położenie planarne linii krawędziowej. Trzecią współrzędną linii oblicza się na podstawie interpolacji numerycznego modelu terenu lub bezpośrednio chmury punktów. Dokładność wyznaczonych w ten sposób linii krawędziowych zbliżona jest do dokładności stereodigitalizacji zdjęć lotniczych w skali 1 do 4000. Drugą grupę stanowią metody polegające na modelowaniu linii krawędziowych bezpośrednio na podstawie punktów z klasy Grant lotniczego skanowania laserowego.
Opracowany w Instytucie Fotogrametrii Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu algorytm, przedstawiony schematycznie na niniejszej rycinie, traktuje krawędź określoną metodami cyfrowego przetwarzania obrazów według przedstawionej wcześniej metodologii jako pierwsze przybliżenie. Przybliżenie to pozwala podzielić zbiór punktów ze skanowania laserowego na dwa podzbiory, punkty leżące po lewej i punkty leżące po prawej stronie krawędzi. Ponadto każdy z podzbiorów dzielony jest na niewielkie, nakładające się na siebie płaty. W kolejnym kroku punkty na sąsiadujących ze sobą płatach po obu stronach krawędzi aproksymowane są płaszczyznami z wykorzystaniem metody najmniejszych kwadratów. Prosta w przestrzeni 3D, wzdłuż której przecinają się te płaszczyzny, jest jednocześnie styczną do poszukiwanej krawędzi. Jako punkt styczności wybierany jest punkt środkowy odcinka, ograniczającego zasięgiem sąsiadujących ze sobą podobszarów. Ostatecznie punkty styczności z poszczególnych przecięć łączone są ze sobą za pomocą funkcji sklejanych. Algorytm może być realizowany iteracyjnie, przy czym w poszczególnych krokach iteracji poprawiana jest klasyfikacja punktów na leżące po lewej i po prawej stronie krawędzi, a w konsekwencji poprawiane modelowanie krawędzi. Alternatywnym podejściem jest wyznaczanie położenia rzutu planarnego linii krawędziowych za pomocą algorytmu aktywnych konturów. Energię zewnętrzną aktywnego konturu definiuje się wtedy jako proporcjonalną do odległości pomiędzy powierzchniami F1 i F2 wchodzącą z dowolnego położenia początkowego S0. Położenie aktywnego konturu zmienia się iteracyjnie aż do momentu, kiedy różnica współrzędnych aktywnego konturu pomiędzy obydwoma powierzchniami będzie równa 0. Algorytm realizowany jest iteracyjnie. Na początku trzeba wskazać po minimum 3 punkty po lewej i po prawej stronie krawędzi. Od tego momentu modelowanie krawędzi przebiega w sposób automatyczny. W kolejnych krokach procesu iteracyjnego wykonywany jest podział punktów na podobszary oraz poprawiane jest położenie modelowanej linii krawędziowej. Dokładność numerycznego modelu terenu rozważana jest tradycyjnie w dwóch aspektach: dokładności wewnętrznej i dokładności zewnętrznej. Odnosi się ona do współrzędnej wysokościowej. Dokładność wewnętrzna wyznaczana na podstawie różnic pomiędzy wysokościami w punktach pomiarowych, a wysokościami obliczonymi na podstawie numerycznego modelu terenu. W tych samych punktach wyrażana jest w postaci błędu średniego. Błąd ten jest w zasadzie miarą poprawności i dokładności generowania numerycznego modelu terenu. Dla danych pozyskanych z dużym zagęszczeniem punktów pomiarowych na jednostkę powierzchni oraz wielkości siatki grid zbliżonej do średniej odległości pomiędzy punktami pomiarowymi, błąd ten powinien być marginalny. Do wyznaczenia dokładności wewnętrznej wystarczy wyjściowy zbiór danych pomiarowych, natomiast do wyznaczenia dokładności zewnętrznej potrzebne są niezależne dane referencyjne. Dokładność zewnętrzna numerycznego modelu terenu wyznaczana jest bowiem na podstawie niezależnych pomiarów innymi technikami, najczęściej geodezyjnymi, o wyższej dokładności. Miarą tej dokładności jest również błąd średni, ale liczony na podstawie różnicy pomiędzy wysokościami punktów danych referencyjnych, a wysokościami tych samych punktów obliczonych z numerycznego modelu terenu. Dokładność zewnętrzna jest odzwierciedleniem zarówno jakości danych, jak i procesu generowania numerycznego modelu terenu. Oceniając dokładność numerycznego modelu terenu, wygenerowanego na podstawie danych LIDAR, można na przykład skorzystać ze wzoru znajdującego się na niniejszym slajdzie i obliczyć średni błąd kwadratowy na podstawie gęstości skanowania laserowego i kąta nachylenia terenu. Ocena dokładności numerycznego modelu terenu, generowanych na podstawie danych ALS, była przedmiotem licznych badań. Dla terenów utwardzonych możliwe jest osiągnięcie dokładności na poziomie około 3 cm. Dla powierzchni naturalnych, ale wolnych od roślinności, rośnie do około 10 cm. Natomiast dla terenów pokrytych roślinnością, średni błąd kwadratowy kształtuje się na poziomie około 20 cm. W przypadku bardzo gęstej pokrywy roślinnej, błąd ten może osiągać wartość na poziomie 50 cm, a nawet więcej. Ogólnie pozyskiwanie danych w okresie wegetacji pełnego okresu fenologicznego wpływa negatywnie na dokładność numerycznego modelu terenu, szczególnie na obszarach pokrytych bujną roślinnością. Do formatów wymiany danych przechowujących rastrowe dane wysokościowe należą ASCII-TBD, SRETIN, INTEGRAPH-TTN, ASCII-XYZ,
S3 Grid, FLT, INGR oraz GeoTIFF. Format ASCII TBD nie jest ściśle formatem wymiany danych numerycznego modelu terenu, ale raczej formatem zapisu danych pozyskanych z mapy topograficznej w skali 1 do 10 tysięcy. Stanowi jednak podstawę dla innych formatów wymiany danych numerycznego modelu terenu. Pliki tekstowe zorganizowane są w 9 oddzielnych warstwach zawierających punkty siatki, obszary planarne, cieki, punkty wysokościowe, obiekty inżynieryjne, punkty na obszarach wydzielonych, linii ciągłości w obszarach wydzieleń oraz obszary wydzielone w obniżonej dokładności, np. lasy. SRITIN to format, gdzie na podstawie danych pomiarowych tworzone są pliki zgodne ze standardem firmy ESRI. W plikach tych znajdują się rozproszone punkty połączone w nieregularną sieć trójkątów wyznaczającą ukształtowanie powierzchni terenu. Podobnie jak format SRITIN, taki format Integraph TTN jest formatem utworzonym przez firmę komercyjną w celu wewnętrznej wymiany danych wysokościowych w strukturze TIN. ASCII XYZ jest plikiem tekstowym z rozszerzeniem XYZ. W kolejnych wierszach pliku zapisane są współrzędne dla poszczególnych punktów siatki grid. ESRI Grid jest formatem rastrowym składającym się z nagłówka opisującego właściwości rastra oraz wykazu współrzędnych wysokości zapisanych wiersz po wierszu. Format FLT jest binarnym formatem wymiany danych, w którym wartości zapisywane są w wierszach z północy na południe. Format zawiera również oddzielny plik nagłówka z rozszerzeniem HDR, w którym zawarte są informacje o pliku oraz georeferencji. Format rastrowy danych, zgodny ze standardem Integraph, zawiera elementy zwiększające wydajność oprogramowania dostarczonego przez firmę Integraph. Kolejnym formatem jest format TIFF, który zawiera nagłówek z informacją o lokalizacji rastra w przestrzeni. Dodatkowo dane georeferencyjne mogą zawierać współrzędne oraz parametry układu odniesienia oraz inne zależne od potrzeb informacje. Oprócz numerycznego modelu terenu, na podstawie chmury punktów lotniczego skanowania laserowego bądź innych danych wysokościowych, generowane są często numeryczne modele pokrycia terenu, wykorzystywane głównie do celów wizualizacji. Numeryczny model pokrycia terenu jest obszarem powierzchni terenu z uwzględnieniem występującej na nim pokrywy roślinnej, zabudowy, infrastruktury, czyli obiektów trwale związanych z powierzchnią terenu. Numeryczne modele pokrycia terenu mogą być zorganizowane na siatce TIN lub GRID, przy czym ten ostatni dominuje częściej w praktyce. Te same metody interpolacyjne, co w przypadku numerycznego modelu terenu, mogą być wykorzystane do generowania numerycznego modelu pokrycia terenu. Istnieje jednak jedna podstawowa różnica, o ile w przypadku numerycznego modelu terenu staramy się odfiltrować zbędne punkty pomiarowe, o tyle w przypadku numerycznego modelu pokrycia terenu staramy się uniknąć efektu wygładzenia, aby możliwie wiernie przedstawić obiekty o jednoznacznych krawędziach, np. budynki. Z tego względu w przypadku interpolacji numerycznego modelu pokrycia terenu należy preferować metody lokalne, a w szczególności interpolację liniową. Numeryczny model pokrycia terenu może powstać poprzez wykorzystanie następujących danych. Pomiar fotogrametryczny stereomodelu utworzonego na podstawie zdjęć lotniczych. Pomiar wykonany w trybie automatycznym nie wymaga dodatkowej filtracji. Natomiast w trybie manualnym możliwy jest pomiar bezpośrednio punktów na obiektach pokrycia terenu. Kolejnym źródłem jest pomiar stereomodelu, utworzonego na podstawie zdjęć satelitarnych. Pomiar bezpośrednio numerycznego modelu pokrycia terenu realizowany jest w trybie automatycznym. Obrazy satelitarne dostępne są z różnych systemów, np. Landsat, Spot, Iconos, QuickBird, o rozdzielczości od 120 metrów do 60 cm. Następnym źródłem danych jest
interferometria radarowa. Technologia ta stosowana jest do budowy modeli wysokościowych obejmujących znaczne obszary Ziemi. Powszechnie dostępne są dane modelu SRTM obejmujące około 80% lądów Ziemi, pozyskane w ramach wspólnego przedsięwzięcia agencji kosmicznych Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Włoch. Modele, w zależności od wykorzystanego pasma mikrofalowego, dostępne są jako SRTM-X lub SRTM-C z rozdzielczością kątową od 1 do 30 sekund. Obecnie w trakcie realizacji jest numeryczny model pokrycia terenu pozyskiwany przez niemiecką agencję kosmiczną w ramach misji Tandem-X, czyli pary satelitów radarowych Terrasar-X. WorldDEM, opracowany podczas tej misji, ma rozdzielczość na poziomie 12 metrów. Ostatnim, ale bardzo dokładnym źródłem danych dla generowania numerycznego modelu pokrycia terenu są dane pochodzące ze skanowania laserowego z pułapu lotniczego. Najwyższą jakość, zarówno rozdzielczość, jak i dokładność, ma numeryczny model pokrycia terenu, budowany na podstawie danych skanowania laserowego. Do wygenerowania numerycznego modelu pokrycia terenu nie jest konieczna klasyfikacja czy filtracja danych ALS, bowiem model ten interpolowany jest najczęściej na podstawie wszystkich punktów, będących pierwszym echem z poszczególnych impulsów lasera. Jeśli zależy nam na wysokiej jakości numerycznego modelu pokrycia terenu, chmura punktów składająca się z punktów będących pierwszym odbiciem wymaga edycji manualnej. W zbiorze tym mogą się bowiem znaleźć punkty położone nienaturalnie wysoko bądź nienaturalnie nisko, ale również odbicia od obiektów, które znalazły się chwilowo w obszarze skanowania. W pełni automatyczne metody filtracji tego typu punktów do budowy numerycznego modelu pokrycia terenu są wciąż w fazie rozwoju. W przypadku numerycznego modelu pokrycia terenu, generowanego na podstawie danych ALS, trzeba się spodziewać większej niehomogeniczności w rozkładzie błędów dla poszczególnych klas pokrycia terenu niż w przypadku numerycznego modelu terenu. W obszarze objętym numerycznym modelem pokrycia terenu można wydzielić dwa podobszary. Jeden podobszar będzie stanowić powierzchnia terenu wolna od jakichkolwiek obiektów i roślinności. Na tych obszarach numeryczny model pokrycia terenu pokrywa się z numerycznym modelem terenu i również dokładność numerycznego modelu pokrycia terenu powinna być taka sama jak numerycznego modelu terenu. Ewentualne różnice mogą wynikać tylko z różnych metod interpolacji. Na pozostałych obszarach, gdzie występują obiekty pokrycia terenu, można spodziewać się spadku dokładności w stosunku do numerycznego modelu terenu. Największe różnice pomiędzy rzeczywistą wysokością obiektu a wysokością w numerycznym modelu pokrycia terenu wystąpią na obiektach typu korony drzew czy krawędzie budynków. W numerycznym modelu pokrycia terenu krawędzie budynków będą zerodowane i w tych miejscach błędy numerycznego modelu pokrycia terenu mogą dochodzić do kilku metrów. Dlatego pozyskując z numerycznego modelu pokrycia terenu wysokości, należy punkty pomiarowe lokalizować z dala od krawędzi obiektu. Z powyższych rozważań wynika, że spośród wymienionych czynników mających wpływ na dokładność, kluczowa dla dobrego odwzorowania obiektu w numerycznym modelu pokrycia terenu jest gęstość skanowania. Oprócz dokładności wysokościowej w numerycznym modelu pokrycia terenu, można również rozpatrywać dokładność sytuacyjną w odniesieniu do numerycznego modelu terenu. Dokładność sytuacyjna jest na ogół trudna do oszacowania. W przypadku numerycznego modelu pokrycia terenu występowanie obiektów, np. budynki, daje taką możliwość. Do zapisu i wymiany danych numerycznego modelu pokrycia terenu stosowane są te same formaty i standardy, co w przypadku numerycznego modelu terenu. Należy dodać, że w odniesieniu do numerycznego modelu pokrycia terenu o zasięgu regionalnym czy globalnym stosowane są niemal wyłącznie formaty rastrowe, np. GeoTIFF. Pewnym wariantem numerycznego modelu pokrycia terenu jest znormalizowany numeryczny model pokrycia terenu. Model ten
otrzymuje się jako różnicę pomiędzy numerycznym modelem pokrycia terenu i numerycznym modelem terenu. NMPT obrazuje ukształtowanie powierzchni terenu i obiektów znajdujących się na niej. Natomiast ZNMPT obrazuje wysokości względne obiektów ponad płaszczyznę reprezentującą powierzchnię terenu. Zaletą znormalizowanego numerycznego modelu pokrycia terenu jest m.in. możliwość bezpośredniego pomiaru wysokości obiektów, np. budynków czy też drzew. Numeryczne modele pokrycia terenu mogą być generowane dla określonych klas obiektów. Na przykład numeryczny model kolumn drzew generowany jest w oparciu o klasę punktów leżących na gruncie w połączeniu z punktami klasy wysokiej roślinności, która jest znormalizowana względem numerycznego modelu terenu. Modele kolumn drzew wykorzystywane są do określenia różnych parametrów drzewostanu bądź pojedynczych drzew. Na podobnej zasadzie mogą być generowane numeryczne modele pokrycia terenu dla dowolnej, wybranej klasy czy też określonych obiektów. Generowanie mapy cieniowanej rzeźby terenu ma na celu uplastycznienie rzeźby terenu, a efekt ten uzyskuje się poprzez odpowiednie oświetlenie numerycznego modelu terenu z określonego kierunku. Wizualizacja w postaci modelu warstwicowego jest najbardziej tradycyjną formą przedstawiania rzeźby terenu. Linie warstwicowe o zadanym cięciu warstwiceowym generowane są na podstawie numerycznego modelu terenu z wykorzystaniem algorytmów interpolacyjnych albo na podstawie sklasyfikowanej chmury punktów bazując na punktach typu model keypoint. Mapa spadków terenu obrazuje nachylenia powierzchni terenu lub innych analizowanych obiektów. Wartość nachylenia obliczana jest na podstawie wysokości regularnej siatki numerycznego modelu terenu. Bazując na otrzymanych wartościach w dalszej kolejności, możliwe jest wyznaczenie obszarów o zadanych klasach spadku terenu, czy też wyznaczenie linii jednakowego bądź zadanego spadku. Mapa ekspozycji pokazuje orientację stoków względem stron świata. Wariantowo może być wykonana mapa klas ekspozycji stoków. Mapa widoczności pokazuje widoczność powierzchni terenu bądź powierzchni terenu wraz z pokryciem określonego punktu przestrzeni. Możliwa jest również analiza widoczności pomiędzy zadanymi punktami w przestrzeni. Profile terenowe wykonywane są na podstawie rzutowanych wartości wysokości na linię lub krawędź przeprowadzoną przez dany obszar, bazując na przykład na produktach LIDAR. Modelowanie 3D może być przeprowadzone na różnym poziomie szczegółowości i dokładności. Poziomy te definiuje standard CTGML. Przykładowo model znajdujący się na górze slajdu przedstawia realistyczny budynek 3D wykonany na poziomie LOT 4 z nałożonymi teksturami ze zdjęć cyfrowych. W celu rozszerzenia wiedzy na temat produktów LIDAR i produktów pochodnych zachęcam do skorzystania z niniejszej literatury. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.szkolenialidar.gugik.gov.pl.